jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Jeszcze nigdy nie czułam takiej radości. Jestem dumna nie z siebie, z nich wszystkich, bo tak naprawdę wszyscy się złożyli na ten wynik, bo nie ma jednej osoby. My wszyscy jesteśmy drużyną i nie potrafię jakby wyrazić swojej radości nawet. Miałyśmy bardzo dużą motywację, ale też wiedziałyśmy, że będzie trudno, bo to jest trudny bardzo przeciwnik. Już na początku turnieju przegrałyśmy, ale dałyśmy radę. Jak się czułyście na własnej hali z takim wsparciem? No nie dość, że na własnej hali, to jeszcze tyle kibiców, nie da się tego opisać. Ja zawsze mówię, dwóch mądrych ludzi zawsze się dogada, nie ma innej opcji, zresztą sami się obroniliśmy dzisiejszą grą wspaniałych dziewcząt. My na odprawie mówiliśmy, nie ma trenera, który zdobywa medal bez zespołu, no musi być zespół, tak? Zespół bez trenera może wyjść na boisko, ale odwrotnie nie ma, także my zdobyliśmy te medale, my w sensie mamy medale, ale zdobyły to dziewczyny dla nas, także szacun za ich pracę. Ogromny sukces, słuchajcie, dla takich chwil warto żyć. Mistrzyniami Polski w Łodzicie 2022 zostaje Moskola Petrowaczewa! Moi drodzy!